Cześć, nazywam się Magda Markiewicz i uczę, jak praktycznie aranżować przestrzeń wokół domu. Ostatnio na moim fanpage'u na Facebooku pojawiło się pytanie od Anety związane z brakiem kwitnących roślin w ogrodzie w miesiącach maj i lipiec. I chciałabym właśnie na to pytanie Anety dzisiaj tutaj na Instagramie odpowiedzieć. Ostatnio na YouTubie umieściłam filmik dotyczący tego, jak zaaranżować przestrzeń ogrodową, aby była atrakcyjna przez 4 pory roku. Skupiałam się tam bardziej na miesiącach wiosennych, jesiennych oraz zimowych, sądząc, że temat lata mogę sobie odpuścić, ponieważ on jest banalny i wydawało mi się, że wszyscy tak na dobrą sprawę wiedzą, co posadzić w ogrodzie, aby był on atrakcyjny właśnie latem. Okazuje się, że tak nie jest i tak jak Aneta, być może inne osoby również mają problem z tym, jak zaaranżować ten ogród, aby on był atrakcyjny również w tych miesiącach późnowiosennych, jak i letnich. Dlatego też postanowiłam odpowiedzieć na pytanie Anety oraz na pytanie być może wielu z Was, jak zaaranżować ten ogród, aby nie był pusty i nie wiało tam nudą właśnie w miesiącach takich późnowiosennych i letnich. Po pierwsze, wydaje mi się, że posiadając swój świeży, nowiutki ogród, to znaczy może teren, tak, wokół budynku, w pierwszej kolejności zastanawiamy się na tym, co zrobić, aby ten ogród był właśnie atrakcyjny wiosną. I tutaj skupiamy się na sadzeniu różnych roślin kwitnących, cebulowych, bulwiastych, tak, aby ten ogród od razu był piękny i przyjazny nam wiosną. Tym bardziej teraz, pod koniec jesieni, kiedy tak dużo tych promocji i te cebulki są naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach. Uważam, że powinniśmy troszeczkę inaczej podejść do tego tematu i w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby te rabaty były atrakcyjne latem. W pierwszej kolejności powinniśmy stworzyć takie ramy tej rabaty. Co ja mam na myśli? Mam na myśli dobór roślin, które będą atrakcyjne właśnie w tych miesiącach późnowiosennych, jak i letnich. A dopiero później, gdy już będziemy mieli te ramy, dopiero później możemy bawić się tymi dodatkami. Możemy bawić się i dopełniać tą naszą rabatę o rośliny cebulowe, o rośliny bulwiaste, jak też o krzewy, które zmieniają swój kolor jesienią, tak? Które przebarwiają liście na okres jesienny. I tak chciałabym właśnie podejść do tego tematu, aby naszą rabatę zacząć planować w ten sposób, abyśmy najpierw zaplanowali te rośliny, które będą atrakcyjne latem, właśnie w tych miesiącach lipiec, sierpień, a dopiero później zrobić dodatki, roślinki cebulowe, jak też krzewy, które są atrakcyjne w naszym ogrodzie jesienią i zimą. I jak do tego tematu podejść? Ja tutaj proponuję pracę z katalogiem roślin. Ja bardzo często korzystam właśnie z tego katalogu roślin, nie tylko z tego, ale i z podobnych katalogów. Serdecznie polecam. I absolutnie nie jest to żadna reklama, po prostu to jest narzędzie, które u mnie się sprawdza i myślę, że u Was również sprawdzi się wyśmienicie. W tym katalogu roślin znajdziecie rośliny, które są po pierwsze polecane na stanowiska słoneczne czy też na stanowiska cieniste. Tutaj znajdziecie rośliny na poszczególne typy gleb, ale również znajdziecie rośliny, które kwitną w poszczególnych miesiącach. Także myślę, że odpowiedzią na Wasze nurtujące pytania, jak uatrakcyjnić ogród, aby był bardzo ładny w miesiącach letnich, to polecam ten katalog, tak? Odsyłam do tego katalogu. Katalog można kupić w internecie. Ja swój kupiłam bodajże na Allegro i cena jego kształtowała się w granicach około 50 zł. Także nie jest to jakiś koszmarny wydatek, a naprawdę
Fajny katalog polecam. I w tym katalogu znajdziecie mnóstwo roślin, które będą atrakcyjne właśnie latem i możecie dobierać te roślinki do swojej rabaty. Ja natomiast przygotowałam sobie tutaj taką ściągę, aby nie pominąć jakichś krzewów i chciałabym Wam takie przedstawić swoje propozycje, jakie można roślinki posadzić, aby ten ogród był atrakcyjny właśnie pod koniec maja, wtedy kiedy te rośliny pierwsze cebulowe przestają kwitnąć. I tutaj polecam przede wszystkim różaneczniki i azalie. Słuchajcie, ja w swoim ogrodzie mam bardzo dużo różaneczników i azali i one pod koniec maja przecudnie wyglądają w moim ogrodzie i naprawdę polecam, naprawdę polecam. Na maj polecam również lilaki, czyli te pospolite bzy. Przecież one kwitną w maju i możemy od razu uatrakcyjnić nasz ogród właśnie sadząc takie krzewy czy drzewka. Możemy posadzić jaśminowce, kaliny, bodziszki, słuchajcie. Bodziszki zaczynają właśnie swoje kwitnienie pod koniec maja i tak naprawdę kwitną przez całe lato, także to są rewelacyjne bylinki. Polecam goździki, głogi, cudownie kwitną przecież pod koniec maja. Tawuły, liliowce, mydlnice. Mydlnice polecam szczególnie na skalniaki. Wyglądają wyśmienicie. Polecam orliki, smagliczki czy też glicynie. Natomiast w okresie tym lipiec-sierpień późniejszego lata polecam krzewuszki. Krzewuszki wyglądają pięknie tak naprawdę przez cały okres wegetacyjny. Polecam kosmosy, groszki pachnące, nagietki, nasturcje, szałwie, werbeny, zatrwiany, mieczyki, naparstnice, firletki, juki, liatry, hortensje, budleje czy lawendy. Zobaczcie, jest mnóstwo roślin, które nadają się do ogrodu i kwitną latem. Także to są tylko wybiórcze rośliny, które ja w tym momencie polecam, ale odsyłam Was do tego katalogu roślin, który przed chwilką prezentowałam i pracujcie naprawdę z tym katalogiem i na pewno wtedy rabata nie będzie wiała nudą, tak? A zróbmy tą rabatę atrakcyjną, która będzie atrakcyjna przez cztery pory roku, ale nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na wiośnie czy na jesieni, tylko stwórzmy tą kompozycję, jaka będzie atrakcyjna latem. I jak zrobimy tą kompozycję atrakcyjną latem, pamiętajmy o zasadzie doboru barw. I tutaj Was odsyłam do artykułów związanych z paletą doborów barw, z kołem barw. Ja bardzo dużo opisuję na ten temat w moim najnowszym e-booku Aranżacja rabaty bylinowej. Jeżeli jesteś zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Ale jeżeli skomponujemy tą rabatę spójną kolorystycznie, dopiero później możemy dodawać te roślinki cebulowe, roślinki bulwiaste, które będą tym kolorem również pasowały do naszego całego założenia. I ja myślę, że tak powinniśmy podchodzić właśnie do tego tematu. Najpierw skupiamy się po pierwsze na tych roślinach, które będą atrakcyjne latem, dopiero później aranżujemy pozostałe cebulki kwitnące, kwiaty kwitnące wiosną, jak również krzewy, które przebarwiają się jesienią i też wydają owoce na zimę. Także takie są moje zalecenia na rabatę, na problemy rabaty, która nie jest atrakcyjna w okresie tym letnim. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Oraz obserwujcie nasz kanał na YouTube. Tam są wszelkie informacje na bieżąco związane z rabatami, z ogrodami i z wszelkimi takimi poradami ogrodniczymi. Tymczasem się żegnam i do zobaczenia za tydzień. Cześć!